centrach krwiodawstwa tłumów nie ma, ale wyjątkowo nikt się tym nie martwi, bo magazyny krwi są pełne jak nigdy wcześniej. Mamy wystarczającą ilość krwi i składników do przekazania na potrzeby leczenia pacjentów. Tak jest w całym kraju. Na stronach centrów krwiodawstwa pojawiają się nawet apele do potencjalnych dawców, by chwilowo nie przychodzili. W związku z ogromną liczbą dawców w ostatnich dniach i dużymi stanami magazynowymi w naszym banku krwi, znacznie przekraczającymi aktualne zapotrzebowanie, zwracamy się z prośbą o przełożenie waszej wizyty na późniejszy termin. Przeczytałem taką informację, że krwi jest dosyć sporo, tak? Z czego się zdziwiłem jak najbardziej, bo zawsze brakowało tej krwi, tak? Wszystko zmieniła wojna, gdy Ukraińcy w walce z rosyjskim najeźdźcą zaczęli przelewać swoją krew. Stało się jasne, że tak też można im pomóc. Naprawdę było bardzo dużo i instytucji, i przedsiębiorców, i grup zorganizowanych, które się do nas zgłaszały z chęcią właśnie zorganizowania takich zbiórek czy apeli po to, żeby pomóc Ukrainie. Polacy w ciągu 2 tygodni wypełnili banki krwi. To wskaźnik aktualnych zasobów poszczególnych grup krwi w kilku tylko regionach. Odzew ze strony Polaków był bardzo duży i chcielibyśmy za to podziękować. Problem w tym, że ta już oddana nie trafiła na Ukrainę, bo jeszcze nie jest tam potrzebna, a termin przydatności pobranej krwi wynosi tylko 42 dni. Aby pomoc była skuteczna, prosilibyśmy, aby dawcy wyrazili bardziej gotowość do oddania krwi, byli tutaj, zachowali czujność i chcieli po prostu tą krew oddać w razie, jeżeli będzie apel ze strony centrów krwiodawstwa. Musimy pamiętać, że krwi nigdy nie jest za dużo. To jest jedyny lek, którego nie da się wyprodukować. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w połowie marca uruchomiono internetową bazę osób gotowych oddać krew dla Ukrainy. Wystarczy wypełnić formularz i czekać na kontakt. Jest szansa, że dzięki niej także w Polsce nie trzeba będzie ogłaszać, że znowu krwi brakuje. Ostatni raz było tak zaledwie 4 miesiące temu. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.